Pierwsze mycie przy Safirku. Teraz tak, wstępnie wskoczyła tylko piana neutralna, Kleenexa, ta badziewna, ta, która mi nie odpowiada, i kropling jest na mega wysokim poziomie. Krople to jest obłęd w ogóle, to jest masakra. Jeszcze nie było mycia właściwego, ale tu zobacz. Powłoka. Krople. No siedzi, siedzi wstrętnie. Nie wiem jak z tyłem, bo jeszcze nie patrzyłem. Tutaj jest mega brudny, ale i tak się broni mega. No hydro jest niesamowite. Słuchaj, nie wiem ile minęło od mycia. Dzisiaj mamy 7-8 listopada, więc prawie miesiąc pewnie. Umyję i zobaczymy jak będzie po myciu właściwym. No jestem po myciu. Jak sprawa wygląda? Zacznę od tyłu. Dlaczego? Bo tu jest najsłabiej. Jak to w Mańku, tył jest na maksa obciążony, jeżeli chodzi o syf. Tutaj zbiera się najwięcej. Tak naprawdę jak nie pada, to tutaj zawsze i tak jest nawbijany brud. Zawija strasznie. Broni się. Broni się. U góry idealnie zderza. Broni się. Tak, ładnie. Tutaj rogi. Perfekcyjnie. Patrząc z tej strony, słuchaj, no tutaj jest miód. Krople na najwyższym levelu. Jak po powłoce. Tu, gdzie dostaje z kół, tafluje. Tu, gdzie, kurczę, wyżej, gdzie nie dostaje syfem spod kół, no jest rewelacja. Maska, obłęd. Dobra, idę na następną stronę. Pewnie kolejne mycie, słuchaj. Nie wiem, za miesiąc. Ja tak myję to auto, więc... A, tu. Chyba nie muszę nic mówić, nie? Widać ewidentnie odcięcie. Poezja. Podobnie jak z tamtej strony, tu, gdzie dostaję z kół, jest najgorzej, wyżej. Tak jak po powłoce, no taki zachowuje się, o, tak może jak powłoka. Idealnie. No i zderzak. Przód perfekcyjnie. Jeszcze jedna rzecz, bo kładłem też na szyby. Miodzio. Dobra, widzimy się, nie wiem, dzisiaj 7 listopada. Pewnie gdzieś, kurczę, pod koniec listopada. Wszystko zależy jak się zabrudzi. Kolejne mycie. Jeżeli chodzi o autograf, dzisiaj mamy 7 grudnia, produkt siedzi. Ty na białym tego nie widzisz, ale ja widzę, jeszcze się broni. Tu już zaczyna taflować, u góry jest pięknie, maska. Idealnie, lampy. Tu usiadło coś na lampie, brak hydro. Na tej jest. Zderzak broni się pięknie, idealnie wręcz, lustereczko, ładnie, tafla, tutaj, bardzo ładnie. Zarzuciłem też, słuchaj, na felgi, bez specjalnego przygotowania, w tamtym roku było fusco i teraz tak zarzuciłem, po prostu, i siedzi, bardzo ładnie. Tu też siedzi. No niezły zawodnik, niezły, naprawdę. Pomimo, że jest glutem i nie jest jakoś specjalnie wybitnie dla mnie aplikacja jak na Quick Detailer, no bo nie jest to Quick Detailer, tak, ale usiadł z tyłu, tutaj w Mańku na tyle wszystko siada. Znaczy się, on się broni gdzieś tu, tu, jeszcze gdzieś tam się broni, ale to już jest końcóweczka, tył, następne mycie na pewno już będzie tragedia. Za to ta strona, która jest od pobocza, brzytwa. O, tak naprawdę bardzo ładnie, rewelacyjnie. Oczywiście myte Neoxalem. Felga, rewelacja. No dobra, to co? Jeżdżę, obserwuję. Ale zimno, 3 stopnie, słuchaj, delikatny wiaterek i śnieg. Piękna sprawa. No ale tak to wygląda. A i pukanko. Kolejne mycie za mną. No jak się sprawa ma? No tu woda zjechała. Krople nie są piękne, widać, że już osłabł produkt. Nie wiem, który to jest kolejny,
które z kolei mycie, przepraszam, dzisiaj u mnie 27 grudnia, czyli po świętach. Jak tutaj? Spływa, tafluje, ale siedzi. Trwały skurczybyk, na warunki miejskie oczywiście, no bo z takim produktem wiadomo, nie wskakujemy. Znaczy, to nie jest tak zwane permanentne zabezpieczenie, że kurczę, wrzucasz go i badasz jak powłokę. Nie. Oni go klasyfikują jako quick detaile. Dla mnie to jest bardziej quick wax, który robi robotę i co zauważyłem? Mega oczyszczanie jest na tym produkcie. Samo oczyszczanie jest po prostu fenomenalne. Piany na tym produkcie robią mega robotę, naprawdę. Zobaczmy, jak tutaj z tyłu siedzi. Im niżej, tym gorzej. Tu jest bardzo dobrze. Tył. Tył w tym aucie jest najgorszy, więc tu już go nie ma. Nie oszukujmy się. Już widzę całkowity zjazd. Tak, tył, zdech. Ta strona, no tutaj od strony pobocza to jest poezja. Owie o niebo lepiej. Też tafluje, już tutaj zjeżdża, ale jest o niebo lepiej. O niebo szybciej zjeżdża. Tu krople to są piękne, tu jest bardzo dobrze. I teraz mnie interesuje jeszcze maska, ale podejrzewam, że zrobię jeszcze jedno mycie i sobie odpuszczę. Tak czy tak, fantastycznie. Maska, bardzo ładnie, pięknie. Tutaj trochę tafluje, tu ładny zjazd wody. Widać, że produkt siedzi, krople leniwe. Na chromie super siedzi, naprawdę, na chromie rewelacja. Zderzak siedzi, lampy. Broni się, ale słabo, za to ta lampa idealnie. Zobacz, jaka jest różnica od strony jezdni, czyli od aut, które jadą z naprzeciwka i wbijają ci brud, a od strony pobocza, gdzie tak naprawdę nie ma co wbijać. Nie ma tej mijanki tak zwanej, kurczej. Tu prawie umiera, tu się ma bardzo dobrze. I taka jest właśnie różnica, jeżeli chodzi o strony, dlatego ta strona zawsze jest gorsza. No dobra, to co? Widzimy się przy kolejnym myciu. Kolejne mycie. Miniaka z Safirkiem, z Autograph Safir. Dzisiaj mamy 12 stycznia 2023. Auto umyte szamponem 767, 30 ml na 10 litrów wody. Badam ten szampon. I jeżeli chodzi o szampon, tak króciutko sobie strzelę. Mocny zawodnik, możliwe, że go trochę podgryzł, uwielbia twarde powłoki, niewidzialne wycieraczki, 1,61. W ogóle zauważyłem, że ten szampon jest, kurczę, spójny z Neoxalem, jeżeli chodzi o powłoki, naprawdę. Teraz tak, tutaj przy ostatnim myciu, nie wiem, czy mówiłem, czy nie, przepraszam za szumy, wieje niesamowicie, może jeszcze założę kaptur, będzie lepiej, o, może troszeczkę osłoni. Tutaj położyłem Showcars od Neoxala. Nie ma nic, kompletnie. Albo go zmyło, albo po prostu się nie przyjął. Teraz tak, patrząc dalej. Szyby. Skurkowany siedzi. Tafluje, ale siedzi. Przód. Idealnie. No tutaj... tak naprawdę już można powiedzieć, że nic nie ma. Tutaj siedzi stara, bardzo stara powłoka i widzę, że ona też umiera i to chyba... Myślę, że szampon po prostu go dokończył. Maska. Tu jest całkiem nieźle. Tu jest całkiem nieźle, całkiem przyzwoicie. W tym aucie maska ma najlepiej. Jest całkiem przyzwoicie. Tutaj umarło, tył umarł. Idziemy na drugą stronę. Szybki strzał, stojak się wywrócił bardzo ładnie, wszystko gra, jak to u mnie, nic nie idzie jak trzeba, ale tak to już jest, starość jest okrutna. Tak jak mówiłem, tu nic nie ma, tutaj szybki, zobacz ta strona, perfekcyjnie, jakbym przed chwilą położył. Wiadomo, dostaje mniej syfu i tutaj broni się, broni, no mocny skurczybyk.
umarło całkowicie. Tu już tafla totalna. Nie wiem czy szampon, ale podejrzewam, że szampon trochę mu pomógł. Dobra, teraz tak, co do produktu, słuchaj, jeżeli chodzi o autograf, Quick Detailer, niby dla mnie tak, dla mnie nie jest to żaden Quick Detailer. Dla mnie jest to Quick Wax bardziej, z tego względu, że on wcale nie jest taki szybki. Nie wrzucałem, miał być film z Audi, nie wrzucałem, bo wkurza mnie ten glut. No nie lubię takich produktów, tak na mikrofibrę co bym nie robił, wrzuca glutem, wkurza mnie to strasznie. Czy produkt jest fajny? Fajny. Czy produkt jest bezproblemowy? I tak, i nie. Bo on też potrafi na niektórych lakierach pokazać paskudnie, przynajmniej na czarnych, na przykład Uni, że trzeba będzie na dwie fibry. Naprawdę. Czy lubi ma na mokro? Lubi. Czy jest problem z docieraniem? Nie jest, nie ma problemu, ale chwilę trzeba się pobawić. Tak jak mówię, dla mnie to nie jest Quick Detailer. Czy uderzenie ma fajne? Też nie jest mistrzowski, ale nie jest źle. Tutaj przy tym produkcie moim zdaniem najbardziej bym się nastawiał na trwałość. Trwałość, ale patrząc trwałość, jakość wykończenia i aplikacje oraz docieranie jest naprawdę super, jest fajnie. Ale ja nie klasyfikowałbym go jako Quick Detailera. Tak właśnie go widzę, że dla mnie to jest Quick Wax, który naprawdę robi mega robotę, tak jak widzisz, warunki miejskie. Tak szczerze mówiąc, to nie potrzebujesz nic więcej. Dobrze umyć auto. Podejrzewam, że właśnie Neoxal 767 będzie dobrze odtłuszczał i na nim produkty będą siedzieć super. Przepraszam za szumy. Słuchaj, na tym kończę. Nie wiem kiedy zaczynałem, postaram się tam datę wpisać, kiedy zaczynałem, kiedy skończyłem teścik tego produktu. Miał być taki totalny test trwałości. Nie chciało mi się, bo znaczy nie lubię, znaczy produkt jest fajny, ale no... ta gęstość, ta aplikacja na tę mikrofibrę. Ja lubię jak produkt sobie potrafię. Jak mogę sobie rozrzucić na całą mikrofibrę. Czuję, że jadę tym produktem. A tutaj tak mam taką ściechę. No staram się niby szybko, ale to i tak ściechy takie ładuję. No nie. Może jakbym go miał więcej, to bym się pobawił, bym go rozcieńczył. Na przykład z wodą może byłoby lepiej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak czy tak, trwałość fantastyczna. Aplikacja taka sobie. Docieranie spoko. Nie na każdym lakierze będzie to brzytwa. Będzie potrzeba nieraz i na dwie mikrofibry. I najważniejsza część. Najważniejszy aspekt. Samo oczyszczanie. Dokładnie. Rewelacja. Naprawdę. Zauważyłem, że na tym produkcie, jeżeli chodzi o prełoż, naprawdę sprawdza się fenomenalnie. Piany, które powiedzmy na innym zabezpieczeniu nie robiły tak luksusowej roboty, tak tutaj na tym produkcie rzeczywiście ten produkt pokazał, o, pazura, że ten brud naprawdę się tak nie trzyma i zdecydowanie było mniej moim zdaniem, bo to auto znam, jeżeli chodzi o zabrudzanie się po pewnym okresie jeżdżenia po mieście, zdecydowanie tak tego brudu było mniej. Jak słabe zabezpieczenie, ten brud trzyma się nieraz wyżej. Tutaj łapało tylko, naprawdę... Naprawdę trzymał poziom, naprawdę super. No dobra, słuchaj. Słyszysz szumy, przepraszam cię bardzo. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!